Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 8 modułu kursu Podstawy turystyki. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Do pierwszej połowy XIX wieku turystyka miała charakter elitarny. Za początek turystyki zorganizowanej przyjmuje się wycieczkę kolejową zorganizowaną przez Thomasa Cooka w 1841 roku. Do rozwoju turystyki pod koniec XIX i na początku XX wieku przyczyniło się upowszechnienie transportu kolejowego, powstanie organizacji turystyczno-krajoznawczych, wprowadzenie 8-godzinnego dnia pracy. Od połowy XX wieku obserwuje się gwałtowny rozwój turystyki, która stała się zjawiskiem powszechnym, masowym i globalnym. Metody badań ruchu turystycznego możemy podzielić na dwie grupy – metody bezpośrednie i metody pośrednie. Metody bezpośrednie polegają na osobistym kontakcie badacza z uczestnikami ruchu turystycznego. Do metod tych zalicza się badania kwestionariuszowe, wywiad, ankieta oraz pomiar, rejestracja turystów na parkingach, szlakach turystycznych, w muzeach i tym podobnie. Metody pośrednie nie wymagają bezpośredniego kontaktu z uczestnikami ruchu turystycznego. Do tej metody zalicza się kwerendy, czyli zbieranie materiałów w instytucjach związanych z obsługą ruchu turystycznego oraz rejestrację bieżącą, która jest częścią sprawozdawczości statystycznej, np. frekwencja w obiektach bazy noclegowej, muzeach i przedsiębiorstwach turystycznych. Istnieją trzy podstawowe miejsca badania ruchu turystycznego. W miejscu stałego zamieszkania turystów, w środkach transportu, na granicach oraz w obszarach recepcyjnych. Badania statystyczne w turystyce dotyczą kilku obszarów badawczych. Badanie ruchu turystycznego, rozmiary, struktura, rozmieszczenie, rozkład w czasie, które można określić jako badanie strony popytowej. Badanie przemysłu turystycznego, obiekty noclegowe, ich liczba i pojemność, zakłady gastronomiczne, biura podróży, środki transportu i inne udogodnienia istotne z punktu widzenia obsługi ruchu turystycznego, określane jako strona podażowa turystyki. Efekty finansowo-ekonomiczne ruchu turystycznego, wpływ na bilans płatniczy, przejawy aktywizacji ekonomicznej będące wynikiem rozwoju turystyki, w tym ograniczenie bezrobocia, udział w PKB i tym podobnie. Analiza danych statystycznych dotyczących turystyki wykorzystywana jest do monitorowania polityki turystycznej danego państwa lub obszaru. Dane statystyczne służą do planowania w zakresie rozwoju regionalnego i ochrony środowiska, podejmowania decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych. W Polsce dane statystyczne dotyczące ruchu turystycznego publikowane są przez Instytut Turystyki oraz Główny Urząd Statystyczny. Ruch turystyczny na terenie Unii Europejskiej badany jest przez Eurostat. Globalny ruch turystyczny badany jest przez UNWTO. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.